Witaj, Izo, w słonecznym Sopocie. Witam, witam. Jesteśmy w Sopocie pięknym. Dzisiaj jest 13 lipca 2022 roku. Przyjechałam, moi koledzy przyjechali z Warszawy. No i coś tam powiemy, jakiś wywiad taki mały zrobimy. No właśnie powiedz, co właśnie tutaj robisz w Sopocie? Bo z tego co wiem, mieszkasz na co dzień w Gdańsku, a w Sopocie chyba spędzasz tegoroczne wakacje. To znaczy tak, między Gdańskiem a Sopotem się po prostu poruszam, bo ja tu przyjadę nawet, jak przyjeżdżam na parę godzin, to tutaj odpoczywam, bo jest po prostu wspaniała atmosfera. Sopot jest w ogóle najpiękniejszym miejscem chyba w Polsce. Najbardziej mi się podoba Sopot, w ogóle chciałabym tu mieszkać. A przede wszystkim hotel Grand Hotel, jakby nie był najpiękniejszy hotel w danym mieście. Tak, i to jest hotel z tradycjami. Piękny hotel z tradycjami. No my nie mieszkamy tu w tym hotelu, ale jesteśmy tutaj dzisiaj i pozwolono nam po prostu nagrać, bo chcemy też pokazać piękno tego miejsca. Tam jest morze przepiękne, deptak, hotel Sheraton. Tutaj są smaki morza, jest po prostu pięknie. A powiedz, Izo, kiedy ty na co dzień mieszkasz nad morzem właśnie w Gdańsku tak naprawdę, nie nudzi się tobie właśnie tak codziennie chodzić nad morze? Bo jednak, no, co innego, kiedy tutaj przyjeżdżasz na jeden, na dwa, na trzy dni, a ty tutaj jesteś bez przerwy i chyba już od półtora, dwóch lat. Tak, już półtora roku jestem tutaj, jestem w Gdańsku na Zaspie. Mieszkam niedaleko szpitala, koło mola, czyli w tamtej części Gdańska, ale to jest też nad morzem. Mam bardzo blisko do morza, bardzo często chodzę na spacery nad morze, bo morze jest piękne, jest świeże powietrze, jest po prostu tutaj cudownie. Po ostatnim naszym wywiadzie widzowie prosili, aby zadać tobie pytanie, jak obecnie wyglądają twoje relacje z twoją córką Olą oraz twoimi wnukami? W ogóle nie wyglądają. Czyli w dalszym ciągu nie odzywacie się do siebie. Nie mam kontaktu na Instagramie, tam coś piszę czasami i to jest wszystko. A powiedz, jeżeli chodzi o twoich fanów, czy twoi fani odwiedzają ciebie właśnie tutaj w Gdańsku, w Sopocie? Bo z tego co ja wiem, gdzie ty się nie pokażesz, to wszędzie właśnie masz te tłumy młodzieży, którzy są spragnieni rozmowy z tobą, zrobienia zdjęcia albo otrzymania autografu od ciebie. Tak, to prawda. Bardzo mnie kochają, złapią mnie w każdym punkcie, gdzie jestem, widzą mnie wszędzie, czy w okularach, czy bez, czy gdzieś siedzę, czy gdzieś się schowam, to zawsze mnie znajdą. Teraz, zanim doszłam tutaj do mola, bo muszę wam powiedzieć, że w tej chwili odbywają się tutaj w Sopocie targi pięknej biżuterii, bursztynu w ogóle. Cudowne rzeczy, naprawdę bardzo piękne. Bursztyn leczy, więc bursztyn polecam. Piękne, to jest w ogóle... Sopot ma to do siebie, tu są koncerty, codziennie odbywają się koncerty tutaj na tym placu sopockim, czy to są koncerty jazzowe, kiedyś tu z Markiem Karewiczem byłam w ogóle, Marek mnie zaprosił i przyjechałam do niego, jeszcze jak żył oczywiście. No piękne miejsce, Sopot to jest w ogóle no, miasto w mieście, przepiękny jest Sopot. Więc Izo, powracając właśnie do twoich planów zawodowych, czy już znany jest termin, kiedy rozpoczną się nagrania do twojego najnowszego teledysku, o którym ostatnio rozmawialiśmy? Bo jednak te nagrania miały zacząć się w ten najbliższy piątek, a ostatecznie, czy się zaczną się w piątek? Właśnie tak myślę, że albo w piątek, albo zrobimy po tym festiwalu, bo jeszcze się nie czuję na siłach, żeby zaśpiewać tą piosenkę, jeszcze jej tak dobrze nie umiem, ale na pewno nagramy tą piosenkę teraz na dniach. Teraz do 17, może 18 pojedziemy jeszcze do Poznania, nagramy. Nie wiem, bo ja się nie czuję jeszcze na to nagranie. Jeżeli chodzi o fanów, co chciałoby się fanom przekazać? I przede wszystkim, gdzie fani ciebie w najbliższym czasie będą mogli spotkać? W jakich miejscowościach? No tutaj, w jakim miejscu? Tutaj. No w Sopocie? Kiedy? Dzisiaj, jutro? W Sopocie, w Gdańsku. 15-17 w Poznaniu i właściwie w Radziwicach koło Poznania, tam będziemy mieli właśnie ten festiwal moich fanów, w ogóle fanów, VIP fanów, bo to będzie taki VIP-owski festiwal, gdzie będę cały czas z wami, będziemy śpiewać, tańczyć, opalać się, jeść śniadanka, obiady, obiadokolacje, co tam sobie zażyczycie.
I w ramach tego festiwalu załatwiliśmy Wam taki pobyt za 540 zł na 3 dni i 480 zł na 2 dni ze spaniem, z jedzeniem, z jelonkami, z wszystkimi zwierzętami nad jeziorem, to jest nad odnową rzeki Warty. Będzie naprawdę wspaniale. Zrobimy ognisko, zrobimy grilla. To będzie naprawdę wyjątkowo piękny czas. I ostatnie pytanie, ponieważ przed chwilą byłaś na targach biżuterii tutaj w Sopocie na głównym deptaku i miałaś okazję odwiedzić stanowisko numer 4, stanowisko marki bursztynowej pod nazwą Dorbur. Dorbur, no piękne, właśnie, pochwal się biżuterią. Bursztynu. Muszę się pochwalić, bo dostałam, zobaczcie, takiego pięknego kotka. I taką bransoletkę, bo lubię bardzo na ręku. Z bursztynu bałtyckiego. Z bursztynu bałtyckiego. Piękny, szlifowany bursztyn. Wszystko tam jest. I wisiorki, i łańcuszki, i na nogę, i na rękę, i na szyję, i lampy takie Tiffany. Cudne, cudne, naprawdę piękne rzeczy. Są nawet... te, jak na szyję, co się zakłada... Na szyjniki oczywiście różne. Nie na szyjniki, święte. Różańce, krzyżyki, przepiękne, przepiękne rzeczy, które polecam, bo to jest rodzinna firma, która robi te rzeczy, tam jest ojciec i syn i teraz jeszcze następni członkowie rodziny. To jest bursztyny marki Dorbur, rodziny Borkowskich. Piękne rzeczy, naprawdę warto się tam wybrać, bo to są najpiękniejsze rzeczy, bardzo delikatne, ładnie zrobione, bardzo z takim wysublimowane. Piękne, piękne, piękne rzeczy, warto się wybrać i warto kupić. I nie są takie drogie, bo tam na szyjniki 80, 120. Więc osoby zainteresowane skorzystaniem właśnie z oferty marki bursztynowej Dorbur, zapraszamy do mediów społecznościowych pod nazwą Dorbur, czy to Instagram, czy fanpage. Tak. I piękne, to są piękne rzeczy i naprawdę można coś ładnego wybrać. A dla wszystkich, którzy tutaj są, możecie sobie dobrać, przymierzyć. To są naprawdę piękne, eleganckie rzeczy. Stanowisko numer 4 na targach będzie czynne do 24 lipca. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, bardzo dziękuję za spotkanie.